Jezu, ale gorąco dzisiaj. Pierwszy powód, ukrop, ciepło. Drugi powód stoi tutaj. No przy takiej maszynie nie jednemu będzie gorąco, ale też mokro. I nie jednej. Taka oto świnka BMW X4 M Competition, także flagowa X4. Ciekawa sprawa, bo jest to M-Power, nie M-Performance, M-Power. W nadwoziu SUVO Coupé, tak to można nazwać? Chyba tak. Silniczek mamy tutaj z najnowszej M4, wiadomo o co chodzi. Ponad 500 koni mechanicznych. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. A szybka jest? Jak cholera, nie ma tutaj kagańczyka na 250 km na godzinę. Jest kagańczyk, ale znacznie wyżej. Ten wóz właściwie powinien rozpędzić się prawie pod 3 paczki. Rocznik 2019, końcówka, rejestracja 2020. Samochód ten oczywiście jest na sprzedaż. Kurczę, pieczone, jakby mogło być u mnie inaczej. Ej, kilka lat na karku może i ma, ale przebieg wynosi tutaj zaledwie 20 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jest to, można powiedzieć, X3 ze ściętą dupką. Taki garbusek, no taki szalony garbusek, jeśli mamy do czynienia z wersją M Competition. Jest to druga generacja X4. Pewnie jeśli chodzi o design, zdania tutaj będą podzielone, bo wiem, że wiele osób po prostu SUV-ów nie lubi, inni wręcz uwielbiają. Widać to zresztą na ulicach, ile jeździ przecież SUV-ów. No i jeszcze, gdy mamy tutaj do czynienia z SUV-em coupé, no to proszę Państwa. Kiedyś producenci wymyślili sedany w wersji coupé, nazwali je fastbackami typu, no nie, CLS, Passat CC i tak dalej. Później pojawiło się BMW X6, X4, Mercedes GLE coupé przecież. No i tak to wygląda. Samochód nie wydaje się jakiś taki olbrzymi, ale też nie jest mały wcale. Ta linia okien jest tutaj tak zdecydowanie dalej pociągnięta, no i ten taki garbik chyba jest większy niż w X4 poprzedniej generacji. Myślę, że tutaj ta linia dachu leci w ten sposób, by z tyłu było trochę więcej miejsca na głowę, ale to tylko moja teoria. Okej, jest to M-Power, ale wciąż SUV, a SUV powinien być praktyczny, mieć jakieś takie fajne nawet walory użytkowe. Lakier czarny, wszystkie elementy i dodatki na nadwoziu są polakierowane na czarno, no chyba oprócz emblematów. O! I lampy jeszcze nie są przydymione. Ja osobiście bym tego nie robił, ale byłby jeszcze bardziej chamski i wulgarny ten samochód. Ale dzisiaj na kołbaskowie będziemy po długich walić, na tyłek siadać. Nie no, żartowałem. Kierowcy BMW, właściwie co? Ale te nereczki nie za duże, nie za małe. Taka świnka. Kiedyś mówiło się, że kierowcy BMW są tacy agresywni dosyć na drodze, ale aktualnie czy to kierowca Audi może być też agresywny, czy to też kierowca w Range Roverze. No, w Mercedesie też. Taka pani ostatnio widziałem filmik, szaleje. Nie wiem, jakiś program prowadzi Fordorem. Strasznie jakoś dziwnie jeździ. A widzicie, Mercedesik, nie BMW. Teraz to już inne czasy. Reguły nie ma. Dopisek M Competition, także oczywiście mamy tutaj, nie powiedziałbym, że M pakiet, tylko po prostu całkowicie zmieniony przedni zderzak i tak dalej. Wszystkie takie detale są tutaj dodane, które sprawiają, iż ten wóz wygląda jeszcze ostrzej. No, emblemacik tutaj nie jest czarny. Dzieje się tutaj na zderzaku, muszę przyznać, sporo. Szczególnie w dolnej części. Zobaczcie, jak to wszystko jest zarysowane. Że jakaś chłodniczka. Ten wlocik jest prawdziwy. Tutaj centralny również jest prawdziwy. O, tutaj z dołu jeszcze takie coś. Tunele prowadzące do układu hamulcowego. Jakieś kamerki. Jest tutaj oczywiście obkamerowanie 360 stopni. W ogóle, jeśli chodzi o konfigurację, no, ten egzemplarz jest bardzo fajnie wyposażony. Skonfigurowanie tego egzemplarza zatrzymało się jakoś w konfiguratorze na 554 tysiącach złotych. No, i to kilka lat temu. Teraz z pewnością byłoby jeszcze więcej. Ogólnie w w 2019 roku, jak konfigurowano ten samochód, no to rozpoczynały się takie X4 M Competition od 420 czy 430 tysięcy złotych. W opcjach jest tutaj 120 tysięcy złotych. Z boku progi polakierowane w kolorze nadwozia. Nie ma tutaj żadnych akcentów offroadowych właściwie. Tutaj ten wlocik. O kurczę pieczone, akurat jest fejkowy. Fejkowe jednak nie są tutaj hamulce. Naprawdę kawał hebla. Zaciski z przodu, czterotłoczek. Oponki 255x40, rozmiar felgi 21 cali. Ale z tyłu, z tego co widzę, to 265x40. Także troszeczkę szersza opona. Ja pierniczę, tyle gumy, ale ten samochód musi się kleić nawet mimo tych 500 koni mechanicznych ponad. Podobno X4 M Competition jest szersze od normalnej X4 o 1 cm, ale nie jest
jestem pewien, czy ta buda jest poszerzona, czy nie. No wygląda naprawdę bardzo arogancko, jakby ten samochód, jakby wygląd tego samochodu był człowiekiem, z pewnością by no przeklinał do cholery. Może i na tych dokładkach tutaj nam dodało. Jeszcze tu może zobaczę na tej. No może, ciężko powiedzieć. X4M Competition, także mamy tutaj potężne koła, szerokie, zmodyfikowane zawieszenie. Nie ma tutaj pneumatyki, ale regulowany jest stopień sztywności. Jeśli już taką X4M Competition przeatakujemy od tylca, no też zauważymy cechy wspólne i nawiązujące do przedniego zderzaka, szczególnie te wyżłobienia tutaj. No to jest praktycznie tak jak z przodu. Cztery prawdziwe końcówki układu wydechowego. Tutaj po środku taki mini dyfuzorek, ale to tylko, myślę, że to jest element stylistyczny. I dobra, myślę, że możemy zajrzeć do bagażnika. Też czarne emblematy tutaj. Bagażnik jest całkiem spory, muszę przyznać. Wiadomo, w X3 jest troszkę większy, no bo wyższy, jak sobie ściągniemy roletę. Czekajcie, wyjmę torbę, ale tutaj naprawdę też nie ma w ogóle żadnego dramatu. Pomieścimy się. Wiele tutaj jest praktycznych jakichś takich o, haczyków, siateczki. Takie uchwyty regulowane, by sobie tutaj jakąś siatkę kolejną przyczepić. Pod spodem chyba nie ma tutaj koła zapasowego, tak mi się wydaje. Nie, no tutaj troszeczkę rozebrałem samochód, tam jest akumulator. Proszę, zestaw naprawczy. No tutaj jeszcze na jakieś szpargały też jest miejsce, na jakieś kosmetyki do mycia auta. Zamykamy. Kurczę, ja wiem, Empower, ja pokazuję bagażnik, ale jest to taki praktyczny Empower. Posłuchajmy, jak się otwierają i zamykają drzwi. Ślicznie skonfigurowany samochód. Skórka, widzę, chyba jest tutaj rozbudowany pakiet skórzany, no bo nawet góra jest tu w skórze. Tak samo jest z deską rozdzielczą, ale do przedniej części tutaj zaraz przejdziemy. Tutaj jest miękko. Miękko. Tutaj już jest twardo, ale to jest normalne w tym segmencie SUV-u. No tak jest, proszę Państwa. Na szczęście tutaj głowy nie będziemy opierać. Chociaż zależy, są różne osoby, różne friki na świecie. Karbonowe wstawki, jest to prawdziwy karbon. Tutaj jaki akcencik na tym drugim dekorze, takim srebrnym X. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Patrzcie, jest to SUV coupé jakby. Ale tutaj z wejściem też nie powinno być jakiegoś problemu. Chodzi mi o kształt tych drzwi, jak tutaj okno jest. No, też to wszystko wyżej się jakby kończy. No, to dwumetrowiec za dwumetrowcem. Ciężko, jako się tutaj zmieści, ale ciężko. No, już tutaj kolanami wyraźnie dotykam o fotel. Aczkolwiek ta część jest mega miękka. Świetne materiały są tutaj w środku, przyznam. Na zdjęciach tego aż tak nie widać, ale na żywo ten środek, mimo iż jest dość klasyczny jak na BMW, to jest naprawdę ładny, elegancki, z jajem, albo nawet nie z jajem, a z jajami. Jak widzę, jest tutaj trójstrefowa klimatyzacja automatyczna, nawiewy po środku, skórki też w takie plastry miodu. Jest to nawiązanie do zewnętrznych elementów, przykładowo wlotów. Pasy z paseczkiem empowerowym. Zobaczcie, wsiadłem do tego auta, naprawdę teraz cały już się zlałem potem. Dobrze, że nie zlałem się w inny sposób przecież. No, wiecie, różnie to bywa z podniety czasami u niektórych. Podłokietnik miękki, tutaj otwierane uchwyty na kubki. Przejdziemy do przodu, bo już naprawdę się tutaj ugotowałem. Wiecie, jeśli ktoś z Was będzie chciał kupić ten samochód, no to z pewnością tutaj będzie dowiadywał się co do szczegółów, jeśli chodzi o wyposażenie. Jest dobrane masa takich dupereli też. Przykładowo jest tutaj taki oto opcjonalny kluczyk. Tutaj aktywuje się, go włącza i wyłącza. Właśnie można go ładować. Jest tutaj na nim ekran LCD. I proszę bardzo, nie wiem, czy coś widać. O, zasięg 266 km. Ustawienie klimatyzacji. Jest to, powiem Wam, kawał kluczora takiego, ale jest tutaj oczywiście dostęp bezkluczykowy, którego, kurczę, bazowo też tutaj nie było. Można spotkać pewnie X4 M Competition bez Keyless Go. Nie wiem, czy ktoś tak skonfigurował, ale była taka opcja. Jeśli chodzi o przednie drzwi, no to są tutaj lusterka. Oczywiście, jakie fistingowe, charakterystyczne dla M-Powerów. Boczek drzwiowy z przodu, analogicznie tak jak z tyłu. Tutaj będzie twardo, tutaj też jest twardo, ale nawet te twardsze plastiki są dość przyjemne w dotyku. Tutaj u góry jest już wszystko miękkie i obszyte karboniarze na boczkach drzwiowych oraz na desce rozdzielczej. Czy tam nawet w tunelu środkowym odpalimy sobie maszynę. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą BMA. Czy to jest hatchbackiem, czy to
jakąś wielką limuzyną czy SUV-em w kupę, zawsze będzie spoko. Pierwsza rzecz, jaka tutaj zwraca na siebie uwagę, to zapach w tym samochodzie. Proszę bardzo, wejdziemy w menu, muszę Wam coś pokazać. Ekran jest tutaj dotykowy, ale multimediami też możemy sterować za pomocą tej oto rolki i tych przycisków. Jest to super zapach. Są tutaj, proszę, dwa zapachy. Tutaj poziom zmierzch wibrującej pustyni. Proszę bardzo. Drugiej ampułki, czy tam fiolki, jak zwał, tak zwał, tutaj nie mamy włożonej. No Golden Suit. Ale wiecie, zapach zapaszkiem. Z drugiej strony też tutaj przebija się zapach naturalny wnętrza BMW z tych lat. Jest on przyjemny, fajny taki. Deska rozdzielcza, tak jak wspomniałem, tutaj u góry jest poobszywana. Widać szwy, karboniki, srebrne wstawki. Tutaj jest miękko, ale już bez obszycia. Tutaj jest miękko, słoweczek może od razu, jest taki podzielony na kilka stref, jest cały mięciutki, miękko opada. Panel po środku, widzimy tutaj białe podświetlenie, aczkolwiek jeśli jedziemy w nocy, czy też po prostu odpalimy światła, wszystko to jest bursztynowe, takie charakterystyczne dla BMW, starszych BMW zawsze bursztynek. Skóra, z tego co czytałem, też jest chyba z palety Individual, tak mi się wydaje, a już nie będę zaglądał, ale zobaczcie jak ona ładnie tutaj wygląda, karmelowa. Podele są elektryczne, ale proszę, tutaj ten element jest manualnie wysuwany. Ciekawy kształt tej deski rozdzielczej. No tak jak powiedziałem, jest w zasadzie jak na nowoczesne BMW, to tak klasycznie, no jeśli porównamy na przykład do nowej piątki czy tam siódemki, tam jest zupełnie inny design, jest strasznie nowocześnie. Tutaj jest właśnie, chociaż to mega dziwnie brzmi, przecież to jest świeży samochód, a ja już mówię, że klasycznie. Tutaj emblemaciki też na fotelach. System multimedialny. Proszę bardzo. Taki jest tutaj typ iDrive'u. No, takie jakby widżeciki, co tutaj Wam ciekawego pokazać. No, to jest iDrive taki jak w BMW-ach. Oczywiście jest przystosowany pod X4, konkretnie X4 M Competition. Przykładowo mój pojazd. No to mamy tutaj konfigurację M. Tutaj szybciutko Wam pokażę kierownicę. Kierownica właściwie, proszę bardzo, nie ma żadnych podcięć, aczkolwiek jest mocno tutaj zaakcentowana, że ja iś mag sport. Bicepsy, mocny samochód, to duże bicepsy, więc ogólnie jest grubasem. Przyszycie M-powerowe, błękitno, niebiesko-czerwone. Fizyczne przyciski, bez żadnych gładzików. Ej, ja jestem mercedesiarzem, ale ja wolę zdecydowanie to rozwiązanie, jest to 100 razy wygodniejsze. Kierownica jest podgrzewana. No i dwa magiczne przyciski M1 oraz M2. To są tryby jazdy, które możemy sobie po prostu skonfigurować. Proszę bardzo, już tutaj nie będę tego zmieniał, już wcześniej to ustawiłem M1 i M2. MX Drive nawet, proszę. O, tak sobie można ustawić. Ale to jest ogólnie aktywny mechanizm różnicowy, który pojawił się na przykład w M5, o, w M5 BMW. Patrzcie, silnik z M3, chociaż nie, właśnie w M3 jest takiego X3 czy X4 M Competition, bo te auta były wcześniej niż najnowsza M3. A ten aktywny mechanizm różnicowy z M5, poznaj technologię. Informacje dotyczące jazdy, no to wiadomo. Dobra, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale ta generacja iDrive jest mega przyjemna w obsłudze. Licznik i LCD, no ale tutaj nie powinniście mieć pretensji, że nie można podziwiać, jak analogowa wskazówka idzie. Bo kurczę, okej, LCD, ale mamy tutaj też takie chromowane, jakby aluminiowe wieńce. I cały layout wygląda tutaj po prostu tak dość tradycyjnie, fajnie, bardzo ładnie. Potrafi się dziać tutaj dość sporo, bo przecież mamy też asystenta pasa ruchu, asystenta wspomagania jazdy. Tempomat aktywny, akurat teraz no, w miejscu, no to nie włączymy sobie. No i tutaj na dole takie opcje nam się wyświetlają. Head-up, nie wiem czy go widać, ale też tutaj Wam jeszcze pokażę, jak można go sobie, co można tutaj ustawić. M konfiguracja, widok M na head-upie. No i proszę, teraz jest tak trochę jak w Audi, ale tutaj fani BMW spuchną, że to powiedziałem. No i tutaj wszystkie jakby, wszyscy asystenci, o, możecie sobie spauzować. Jeszcze tunel środkowy, też fajnie to wszystko wygląda. Tutaj skórka, mięciutko po bokach. Jest trochę black piano, tutaj emblemacik kolejny X4 M Competition. Taka roletka. A właśnie, jeśli chodzi o kluczyk, no to jak mamy tutaj taki ekranik na nim, no to wiadomo, wpiernicza to troszeczkę baterię. O, ale możemy go sobie tutaj odłożyć. Jest tutaj ładowanie indukcyjne. Jak jedziemy samochodem, nam on się naładuje. Jest też wejście USB, jak widziałem z boku, także z kabla też można naładować. Uchwyty na kubki.
lewarek skrzyni biegów. P jest tutaj charakterystyczne. Jest tutaj ZF8 HP, ale chyba jest to takie nawiązanie do skrzyń wcześniej, które były, tych sekwencyjnych SMG i tak dalej. Tutaj u góry wybieramy sobie, na jak wysokich obrotach skrzynia biegów ma nam trzymać silnik i tryby jazdy. Nie ma tutaj czegoś takiego, że wrzucamy Eco Pro, Comfort Sport Plus. Tutaj są przyciski od trybów jazdy, ale to się reguluje tak. Zwróćcie uwagę na ten obszar. No to proszę, teraz jest Efficient, to prawdopodobnie jakieś mapy silnika, czy jak po prostu ma silnik reagować na przyciśnięcie pedału gazu. Drugie, no to zawieszenie, Comfort Sport Sport Plus i układ kierowniczy. Oczywiście takie stałe tryby możemy sobie tutaj właśnie zaprogramować z M1 i M2. I to jeszcze tutaj wydeszek. Oj, to chyba jest też podbicie troszkę z głośników, tak mi się wydaje. Feature offroadowy, ja bym tym samochodem na offroad nie jechał, ale no jak ktoś by się uparł i ateki założył, można. To jest taki asystent zjazdu. Autohold elektryczny ręczny, podłokietnik. Nie jest on, co ciekawe, regulowany, chociaż dla mnie pozycja jest w sam raz dla niego. Wyłączamy, zajrzymy jeszcze pod maskę. A serducho, jednostka S58 wywodzi się oczywiście z B58. Właściwie jest to taka B58, ale po ostrym tuningu. 6 cylindrów, biturbo, dwie turbinki typu monoscroll, nie twin scroll. Wiecie, BMW, no to często tutaj można spotkać twin scrolle, ale nie. M-Power, no jaki prostacki lans, ale dobrze, dobrze. BMW wprowadziło sporo zmian, by ten silnik po prostu dawał radę, czy to w M3, w M4, czy tam w X4 M Competition, czy X3 M Competition. Że tam turbiny to przecież pikuś, ale zmieniony został układ wtryskiwaczy, w którym podniesiono ciśnienie z 200 na 350 barów. Jak się zorientowałem, bardzo BMW tutaj spinało się nad poprawieniem układu chłodzenia i po prostu dopracowaniem go, żeby ten samochód, nawet jak dzisiaj jest bardzo gorąco, żeby tutaj nie było żadnych przegrzewek czy tam zadyszek. A w komentarzach na pewno będzie zaraz biadolenie, że SUV, przecież SUV. Ale jest to performance'owy SUV, który naprawdę zresztą daje radę. Skrzynia biegów M Steptronic, tak tutaj się nazywa, 8-stopniowa, a to w zasadzie jest to ZF8 HP. Kurczę, mamy tutaj nawet jakąś miskę olejową, która ma dwie komory, mniejszą i większą. Pompa z dodatkową funkcją zasysania oleju z tej mniejszej przegrody. No i co? Jeśli chodzi o parametry, no performance'iak, no to kurczę, 500 plusiak. Nie mamy tutaj układu miękkiej hybrydy, tak żaden elektryczny booster nam tu nie pomaga. 510 koni mechanicznych i 600 Nm. W ogóle ta rozpórka też jest tutaj akcesoryjna, dodatkowa, karbonowa. Mamy tutaj pod maską mocny silnik, ale kurczę, maszyna wcale nie jest lekka. 2045 kg. Jednak tutaj dobre wieści, w ogóle tego praktycznie nie czuć. Czy to jedziemy po zakrętach, czy też przyspieszamy. Auto jest dość sztywne, nawet w trybie komfort, muszę przyznać. No ale powiedzmy, jeśli ktoś się decyduje na X4 M Competition, no to powinien być świadomy tego, że będzie tutaj sztywniej. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta 4,1 sekundy. Jeśli mowa o prędkości maksymalnej, no to standardowo mamy tutaj kaganiec na 250 km na godzinę, ale ten egzemplarz wyposażony jest, nazywało się to jakoś M-Driver Package, i z tym pakietem kagańczyk przesunięty jest na 280 km na godzinę. I okej, czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by zobaczyć, jak ten dzik po szyszkach biega, można byłoby powiedzieć. Pakuję się za kółko i lecę, a dla was może, żeby was tutaj zająć, teścik wyciszenia, auto ma akustyczne szyby klejone. I okej, jesteśmy na miejscu, wyciszenie sprawdzone, to może pójdźmy w drugą stronę. Soundcheck. Co, kulturka, trzeba przyznać, nawet takie lekko...
takie podstrzeliwanko, coś tego. Aczkolwiek w M3, M4 dźwięk jest bardzo podobny, w zasadzie to identyczny, ale jest on dodatkowo ubarwiony właśnie o pops and bangsy, o dodatkowe strzały i tego typu atrakcje. Tutaj jest fajnie, ale jest grzecznie. Czy damy sobie tryb M1? Nie, na razie na D sobie po prostu pojedziemy. Ja sobie tryb M1 pod siebie ustawiłem. No i będziemy ruszać. Jak na razie mam tutaj włączoną klimatyzację. Jest mega ciepło, patrzcie. 4,05 do setki, 4,1 wpisane. Ale dzisiaj mamy równo 30 stopni na plusie, także jest no bardzo ciepło. Może i przy drodze będzie byłoby jeszcze cieplej, no bo przecież asfalt się grzeje, słoneczko świeci. No i tutaj damy M1. O, teraz jest M1. I dobra, i możemy cisnąć. No i co tutaj ukrywać? Jest to zwierzę. Jest to może garbusek. Garbusek, który szybko biega. Panie drogi, ogólnie to jest dziczyzna, a jeszcze gdy patrzymy na to z perspektywy nadwozia, SUV, też spotęgowane są tutaj według mnie doznania, bo siedzimy po prostu wyżej, na wszystkich patrzymy z góry, a wciąż się tak grubo odpychamy. Oj, ciekawe jakie tutaj będzie 100-200 i 200-250. Poniżej dyszki zejdziemy? Może być nadzieja. Ściągam kamerę. Wiaterek, no w plecki w stronę Berlina. Nach Schmeln und Zürich. Ale M6 Grand Coupé tam zatrzymana została do kontroli. Ole, M6 Grand Coupé, no to byśmy tutaj mogli mieć ciężko ogólnie. Dobra maszyna. Dobra, wszystko jest ustawione na sportowo. Tutaj oczywiście będzie z górki. Ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Ale wiadomo, tutaj jest z górki. Ja pierniczę, ale ten samochód rwie. W ogóle nie czuć, że jest to SUV. Dobra, 260 już było. A ty, bawarski rzezimieszku. Dobra, spokojnie. 903, 100-200, ale było z górki, tam ponad 2%. Ponad 2% też było z górki, jak przy 200-250. 200-250, 9-15. I do drugiego mostu prawie 250 GPS-owe. Zbadamy to wszystko jeszcze raz, ale na równej drodze. Tymczasem ja tutaj... Czy będę sprawdzał prędkości? O, sprawdzę prędkości obrotowe. Ja sprawdzę prędkości obrotowe. Jeszcze sobie tutaj włączę klimatyzację. To tak jest 140 km na godzinę. Ósmy bieg. O, skrzynia jest tutaj dość długa. 1880 obrotów przy 130 około. 110 km na godzinę to 1537 obrotów. I 90. Ktoś tu będzie jeździł 90 takim autem? Dobra, 90 to 1262 gdzieś mniej więcej. Ja pierniczę. Kurczę, już pierwszy zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie, a tutaj czasami już po 320 jechałem. Ale no dobra, sprawdźmy sobie 100-200 jeszcze raz, ale bez klimatyzacji. Dajmy na to... A, od 70. No, panie drogi! Prawie równo i 9,34. Dobra. I równiutko 200-250, 11,1 sekundy. Dobra, i tutaj odpuszczę. No 270 już było. Tu takie na przetrzymanie, bo nie wiemy co jest za górką. 250 licznikowe takie. Takie niemieckie 250. No nie, tutaj trochę ruch jest. Dobra.
Raczej można. Bez szału, ale raczej można. Dobra, 280. Wiecie co, ja nie zjeżdżam na Szmyln, zawrócimy sobie na Szwed. Może jeszcze jest nadzieja, do tego Kagańczyka by się przydało tam sprawdzić. No 276 już było. No niestety nie było możliwości szybciej pojechać. A jak widziałem już na drodze, że kilka aut się kręci wokół siebie, no to już też nie deptałem przecież bezsensownie. No dobra, czas na soundcheck. M1 jest? Jest M1. No idź do. Grubo, naprawdę grubo, ale bez przypału. Grube tutaj jest w ogóle to, że ten samochód waży ponad 2 tony i absolutnie tego nie czuć. Zero w ogóle przechylania się. Kurcze pieczone, jak na żyroskopie skubaniec idzie. Ale pamiętam GLC 63S kiedyś testowałem i muszę przyznać, było podobnie. GLC 63S to ogólnie taki groźny konkurent dla X4 M Competition. O, Mustang. Chodź. Chodź. Chodź, coś ci pokażę. Powiem wam, tutaj mamy już 33-32 stopnie na plusie. Już jest bardzo ciepło, a patrzcie, taka BMW, jak ona sobie świetnie radzi. Faktycznie, kurczę, z tym chłodzeniem tutaj BMW naprawdę musiało się pięknie spinać. I to wiecie, taka buda to jest. No proszę państwa, tutaj to aż wyłączę klimatyzację. Aż po horyzont mamy pusto. Dopiero jest Kagańczy, nie 280, 285! Teraz mogę poczuć się spełniony. Oj, piękna próba autostradowa, ale ten samochód daje naprawdę radę. I okej, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała próba autostradowa, wam się niesamowicie podobał, ten cały pakiecik petrolheadowy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.